oddział, 30 moździerzy i 16 wyrzutni ciężkich pocisków rakietowych, 18 czołgów i 12 transporterów opancerzonych wystawili Niemcy w marcu 1945 roku w Kołobrzegu przeciw 29 tysiącom polskich i rosyjskich żołnierzy uzbrojonych w 40 dział przeciwlotniczych, 23 działa samobieżne, 12 ciężkich czołgów i niezliczoną ilość broni strzeleckiej. Śmiertelne spotkanie o zdobycie największej na Pomorzu Zachodnim twierdzy trwało 10 dni. Kołobrzeg stał się żołnierską mogiłą około 1000 Niemców i 1300 Polaków i Rosjan. Blisko 4000 Niemców odniosło rany. Po stronie polskiej do szpitali polowych trafiło 2652 żołnierzy. W 55. rocznicę krwawych walk ci, którzy strzelali do siebie, niemieccy i polscy kombatanci, spotkali się nad grobami towarzyszy broni, by złożyć hołd ich ofierze i uścisnąć ręce w geście pojednania. Na cmentarzu kołobrzeskim, można powiedzieć, nie 10 razy był, ja już byłem ponad 30 razy. I za każdym razem, naprawdę, wychodząc z cmentarza z wielkimi łzami, no bo przecież z kompanii zginęło naszych, było w kompanii tu, przy rozpoczęciu bitwy o Kołobrzeg, 52 nas było, a 12 zostało. Ale co pan czuł, jak Niemcy razem z panem składali kwiaty na grobach pana kolegów? Czułem taką ulgę trochę. Można powiedzieć, no ulga. Nie chciałby człowiek w życiu, żeby nasze dzieci, nasze wnuczęta doczekali się tych momentów, jakie my przeżyli. A przeżyłem ciężkie, ciężkie znoje. Na Syberii pochowałem ojca, brata, dwie siostry i inne rodzeństwo też tak samo. Trudno, tak? Historia potoczyła się, a nowe tysiąclecie być może, jak już z nas nie będzie, może będzie dużo lepsze. Und ich habe heute die ganze Nacht nicht schlafen können. Dzisiaj całą noc nie mogłem spać. Żona musiała dać mi tabletki uspokajające, ponieważ wspomnienia były tak silne. Bardzo się cieszyłem podczas uroczystości, że mogę przeżywać pojednanie z polskimi żołnierzami. Marca, drugiego dnia obchodów 55. rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem, żołnierze niemieccy i polscy, którzy pół wieku temu walczyli przeciw sobie, podpisali w ratuszu symboliczny akt pojednania. Ze strony polskiej pod aktem podpisy złożyli Michał Chrystyniak i Stanisław Pajęczyński, z niemieckiej Heinz Konrad i Horst Scheine. Akt sygnowali także przedstawiciele władz Kołobrzegu i miast zaprzyjaźnionych, Berlina Pankow i Bad Oldesloe. Będzie kolejny krok ku przyjaźni między naszymi narodami, a ofiara złożona w Kołobrzegu niech służy umacnianiu pokoju. Napisano w akcie. To ruina cała była. To trzeba było miasto, każdą ulicę oddzielnie wziąć. Niektóre ulice trzeba było zrównać po to, żeby się okopać, a następny dzień znowu, od nowa przejść o jeden dom. Bywało tak, że w domu, w piwnicy my znajdowaliśmy się,
do góry na piętrze Niemcy byłem. I na odwrót bywało tak. Ich habe drei Verwundungen im Kriege bekommen. Podczas wojny byłem ranny 3 razy. Pierwszy raz na Łotwie. Drugi raz tutaj, w piwnicy ratusza. Straciłem wówczas powiekę, ale dalej walczyłem w Śródmieściu koło brzegu. Jako ranny wraz z dowódcą i 16 kolegami zostałem ewakuowany do portu. Dostaliśmy się na statek. Byłem zadowolony, że mogłem uciec. Wielu żołnierzy zostało w mieście i poległo w gruzach. Statkiem dotarłem do Świnoujścia, a stamtąd popłynęliśmy do Kecu nad Odrą. I tam ponownie zostaliśmy zaatakowani przez polskich żołnierzy. Dostałem wówczas postrzał z odległości 10 metrów. Trafiłem do lazaretu w Prenzlau. Opatrzono mi płuco i skierowano do alianckiego obozu jenieckiego, z którego zostałem wypuszczony po wyzwoleniu. Ostatnią ceremonią kołobrzeskiego aktu pojednania było odnowienie zaślubin Polski z morzem. Pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z 18 marca 1945 roku młodzież z Ligi Morskiej i Rzecznej, podobnie jak pół wieku temu zdobywcy miasta, złożyła ślubowanie, zanurzając w Bałtyku swoje bandery. Uroczystościach wzięło udział ponad 200 kombatantów z Niemiec i Polski. Większość uczestników walk już nie żyje. Pozostała część to ludzie w podeszłym wieku i schorowani. Tak więc tylko nieliczni mogli przyjechać na uroczystości pojednania i wyrazić swą radość ze zwycięstwa żołnierskiego kodeksu nad ksenofobią i uprzedzeniami narodowymi. Trudno mi wyrazić to uczucie, ale mi się wydaje, że ja nie mam żalu do nich i jakiejś nienawiści. Po prostu myślą mnie, że czy to z jednej strony, czy z drugiej, choć rozumiemy się. Oni walczyli i my walczyliśmy. Przedaliśmy, tak jak się mówi, własnym obronie własnego życia. Bo jakby ja go nie zabił, to on by nie zabił. Tutaj, a nienawiść, jak tutaj, gdzie się wcisnęliśmy sobie ręce, tak jak przyjacieli. Nie. Ja nie odczułem do tego. I to partyzanty też to, jak mieliśmy niewolników Niemców, nawet ich wypuszczaliśmy wolno, nie zabijaliśmy tego, bo Polacy nie są chcili tak jak inni. I ma jakiś humanitaryzm nas cechuje, można powiedzieć. Także ja po prostu nie spodziewałem się, że po 55 latach dojdzie do jakiegoś pojednania, takiego żołnierskiego. To właśnie charakterystyczne, żołnierze. Znajdują wspólny język po prostu. Bo na polu bitwy, jednostki SS na przykład, czy KWD, to wszystko innego. Ale my żołnierze, to trzeba mieć szacunek do jednej strony, jak i do drugiej. Gdyby teraz doszło, powiedzmy, do jakiegoś spotkania takiego, gdzieś w Niemczech, czy tutaj, to byśmy chyba po prostu traktowalibyśmy z szacunkiem jeden drugiego. Bo oni żołnierze i my żołnierze. Niemcy zresztą oni doceniali, jeżeli do tego, to oni też szacunkiem odnosili. Dlatego chociażby do historycznego faktu, że przy zdobyciu Westerplatte nie odebrali szabli majorowi Sucharskiemu, prawda? Potraktowali go jednak. Tak samo przy wkroczeniu do Wilna wojsk niemieckich, to też złożyli taki symboliczny kwiat na grobie Józefa Piłsudskiego na Rosę. Serce bije, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i uważam, że wszyscy powinniśmy się pojednać, póki jeszcze żyjemy. Stajemy się coraz starsi, zostaje nam coraz mniej czasu. Powinniśmy
powinniśmy się pojednać, aby razem żyć w zjednoczonej, pokojowej Europie, będącej jednym krajem. To jest moim najskrytszym marzeniem. Czas zabliźnia rany. To jest takie ogólne stwierdzenie z perspektywy 50 lat. Inaczej się patrzy na to wszystko, co się jako młody człowiek przeżywało. Sam osobiście pamiętam 3 lata pobytu w obozie koncentracyjnym. Dzisiaj, gdy jedziemy do Dachau, czy wspominamy po 55 latach to, co było, to oczywiście człowiek inaczej na to patrzy niż wtedy, gdy tam przeżywał te trudne chwile. Ja myślę, że to samo jest z żołnierzami, którzy stali przeciwko sobie jako wrogowie, ale wobec sytuacji, która się wytworzyła po wojnie przez 50 lat, inaczej niejako na siebie patrzą. I tym trzeba rozumieć rzecz, która w tej chwili, którą żeśmy przeżywali. Ja zawsze rozmawiałem z Niemcami na ten temat, mówię, przebaczamy, bo to jest nasz obowiązek chrześcijański, ale nie zapominamy tego, co było. I dlatego myślę, że to jedno z drugim jest do pogodzenia właśnie w taki sposób, prawda, że pamiętamy o tym, co było, ale trudno znowu emocjom dać w dalszym ciągu główną rolę do odegrania, bo przecież zwycięża rozsądek. Jeżeli uczucia są bardzo ważną cechą każdego człowieka, to z całą pewnością mówimy, że po 50 latach przeważa jednak rozsądek. Przeważają argumenty rozumowe, które zresztą są podbudowane przez naszą religijność. Powiedzenie codziennego pacierza: odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, no to działa na dalszą metę i mi się wydaje, chociaż patrzymy na nich jako na winowajców, no to im jednak mimo wszystko próbujemy wybaczyć to, co się działo przed 50 lat. Africa.
konkretnym wypadku w czasie walk około brzeg trwa, można powiedzieć, wiecznie, tak długo, jak trwają ci, którzy tą cześć zadzierżgnęli. Dzisiaj tutaj w tej kwaterze uczestników walk około brzeg, Monte Cassino i Lenino, odsłaniamy dwie pamiątkowe tablice. Tablice generała brygady Kazimierza Steca i majora Alojzego Srogi. Stworzył niebo i ziemię Pan z wami i z duchem Twoim. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, Stwórco wszech rzeczy, pobłogosław te tablice i spraw, aby one były dla nas świadectwem umiłowania naszej ojczyzny i aby były wzorem dla nas wszystkich do naśladowania, abyśmy zawsze, kiedy zajdzie potrzeba, bronili, tak jak nasi praojcowie, naszych ojczystych ziem. Thank you.
okazji 55. rocznicy walk o Kołobrzeg. Kwatery nasze. Tak. Na pośmiertne kwatery.
Dobrze. Tak. Ja mogę ostatecznie dodać jeszcze taki moment. Najbardziej wzruszającym momentem jest tutaj Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada. Tą kwaterę cała kolobrzeska publiczność i nie tylko odwiedza to miejsce. Są wypadki, że ojciec z żoną, matką, dzieci przyjeżdża i ma tutaj pełny obraz historii. Jak mówił, że tu nauczyć można właśnie historii Wojska Polskiego, narodu polskiego, a także sprzymierzeńców naszych, którzy obok nas, żołnierzy Armii Radzieckiej. Kompania, marszasz! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, zboczy! Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki.
W pierwszej nawet godzinie rankiem
10 marca 1945 roku zginął mój kolega Władysław Chmielewski, który był naprawdę wzorowym żołnierzem. Świętej pamięci Aloizemu Srodze, 7 Pułku Piechoty, 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty 1 Armii, poświęciliśmy taką skromną płytę pamiątkową. Dlatego, drogi Alojzy, my kombatanci kulobrzescy pamiętamy o Tobie. I nie tylko my, cała Polska kombatancka, za to, żeś napisał wspaniale dzieło Na drodze stał Kolobrzeg. Mamy prawie wszyscy to Twoje dzieło i zawsze o Tobie myślimy i zawsze Ci będziemy to pamiętać, póki sami żyć będziemy. Spoczywaj w pokoju w Warszawie, drogi kolego Alojzy, ale my w Kolobrzegu na 55. rocznicę święcimy Twoją tablicę, płytę marmurową. Dziękuję.
1993-1995. Kwaterę tą projektował i zrealizował społecznie pułkownik rezerwy Marcin Pietruszka, to ja, jako prezes zarządu Kola Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych, przy pomocy jednostek wojskowych garnizonu, przez przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Kołobrzegu, towarzyszy broni, ich rodzin, a także przez społeczeństwo na 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Rada Pamięci Narodowej Koszalin, pan prezydent miasta Kołobrzegu Bieńkowski, wójt gminy Kołobrzeg Tadeusz Kowalski. Kołobrzeg, 1 września 1995 roku. Ze mną jest położone epitafium świętej pamięci plutonowego Władysława Mazura. Jest to żołnierz 12 pułku artylerii haubic 3 brygady haubic. Jest to mój teść, który repatriował się po zakończonej wojnie w marcu 1946 roku. No, czas sprawił, że kwatera, która tam powstała, nie jest pochowany tu w tym miejscu. Nie ma tu miejscówki, a ma na cmentarzu komunalnym. Natomiast ja jako zięć mam miejscówkę do pochówku pod numerem 3. I to jest takie połączenie rodzinne. Nasza miejscówka i teścia Władysława Mazura to jakby jedna całość. To też jest przygotowane dla potomnych Pietruszków w Kołobrzegu, a którzy mieszkają też w Szczecinie. Oczywiście teściowie pochodzą od Zaleszczyk, z dalekich ziem, od nas stąd. Ja pochodzę z ziemi lwowskiej, ale los nas tutaj zapoznał, los nas tu połączył i tu zostajemy na zawsze. Roku. Ta walka była słuszna, bohaterska
i tym, którzy nie doczekali 55. rocznicy wyzwolenia. Nie przywrócimy im życia, lecz możemy spełnić ich marzenia. Żyć godnie w pokoju, tworzyć i służyć temu, co dobre i piękne. Wznoszę toast za długie życie naszych kombatantów i pionierów. Za wszystkich, którzy w Kołobrzegu żyją i budują jego świetność. Za nową jakość stosunków z naszymi sąsiadami za Odrę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Nazywam się
sanitarskie Tadeusz Topin sierżant. Walczyłem od Warszawy aż do Łaby. Najgorzej to walki były w Kołobrzegu. Jak wiadomo, nasz batalion strzelecki 16 pułku piechoty rozpoczął walkę i prowadził aż do końca. Nas było z uzupełnieniem koło 1200 żołnierzy. Po zdobyciu Kołobrzegu zostało nas 37. A na zlocie to z tej kompanii to ja jestem sam. A na drugi zlot to nie wiem, czy przyjedziemy. Ciężko mówić, bo to jest tak sprawa. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich mili i serdecznie. Habit Jan, urodzony w 26 roku, w 40 roku wysiedlony na Syberii. Popadłem w 43 roku do pierwszej armii nad Oką. Do dywizji, trzeciej dywizji, do trzeciego palu. Cały szlak bojowy przeszedłem w trzecim palu. Od pijemy za tego. Także walczyłem o Kołobrzeg. Nad Walem Pomorskim byłem ranny raz, w Kołobrzegu byłem drugi raz ranny w parku ze szrapnelią. Bardzo ciężki był to bój. Także, że miło wspominam cały Kołobrzeg i przyjeżdżam tu tak jak do rodzinnego miasta. Chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich kolegów trzeciego palu, że którzy żyją i którzy właściwie są jeszcze, mają nadzieję, że jeszcze Kołobrzeg zobaczą. No, jeszcze bym chciał, jestem z Zamościa, jestem wiceprezesem Związku Inwalidów Wojennych. To bym tu dziękował. Wszystkiego dziękuję. Jan Niedźwiecki, starszy wachmistrz kawalerii. Jedyna nasza brygada kawalerii 1 Armii Wojska Polskiego i 3 szwadron likwidował resztki rozbitych żołnierzy pod Kołobrzegiem. I ten 3 szwadron zatrzymał się koło Zieleniewa w folwarku. Przez 3 dni, 16, 17 i 18 marca 1945 roku, nasz szwadron i tym ja, kapral Jan Niedźwiecki w tym czasie, byliśmy wcieleni jako łącznicy do 7 pułku piechoty. Wykorzystywali nasze konie, nasze umiejętności. I z tego tytułu stałem się jedynym chyba kawalerzystą, który tutaj jest na spotkaniu, który brał udział, bardzo skromny udział w walkach o Kołobrzeg. Oprócz tego jestem biegaczem. Jutro biegam w 14 biegu za Ślubin z Morzem. Mam jedyny wszystkie biegi za Ślubin z Morzem. Oto moja wizytówka, a oto wizytówka, zdjęcie generałem Jaruzelskim, którym 17 stycznia spotkałem się na raucie, tak jak panowie dzisiaj, i żeśmy sobie złożyli życzenia, bo z generałem Jaruzelskim, kiedy był podporucznikiem, a ja kapralem, walczyliśmy pod Boruńskiem, pod Mirosławcem i później były takie historyczne zdjęcia. Mam teraz 74 lata, a jak miałem 18 lat, byłem tym ułanem. Jestem jednym z ostatnich wachmistrzów kawalerii. Pozdrawiam wszystkich kolegów, pozdrawiam wszystkich tutaj obywateli Kołobrzegu, tego pięknego miasta, w którym jestem zakochany. Tak, Józef, 14 Kołobrzeski Pułk Piechoty. Podczas ciężkich walk po zdobyciu Kołobrzegu zostałem ranny. Po powrocie ze szpitala powróciłem znów na front, ale już do 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, gdzie wojna kończyłem nad Labą. I z tej chciałem pozdrowić wszystkich żołnierzy 14 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty i żołnierzów 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Również i generała Jaruzelskiego,
wojskowe aż do Berlina. Najpierw byłam w batalionie wyćwiczona. Trzy miesiące żołnierz się ćwiczył, to jest był żołnierz wyćwiczony. Później przechodziliśmy do różnych jednostek. Później poszłam na formowanie trzeciej dywizji. Z tą dywizją przeszłam do Warszawy, z Warszawy do Kołobrzegu. Zdobyliśmy Kołobrzeg i poszliśmy aż do Berlina. Wojna skończyła mi się w Berlinie. Stamtąd wróciliśmy do Lublina. Byłam jeszcze rok, do 40 roku, 6 roku w wojsku i byłam w magazynach mundurowych, musiałam zdać magazyn na dywizję i z dywizji na okręg i wtedy poszłam do cywila w 46 roku w maju. Dziękuję, dobranoc. Nazywam się Kaczmarek Bernard. Byłem dowódcą plutonu amunicyjnego kompanii transportowej 9 Załdrzańskiego Pułku Piechoty. Tak się złożyło, że w czasie walk o Kołobrzeg, po paru dniach, kiedy topniały trochę szeregi, trzeba było po prostu zapchać nami też brakujące miejsca na pierwszej linii. Około 30% woźniców z kompanii przełożeni zdecydowali skierować się na pierwszą linię w Kołobrzegu, już to po zdobyciu gazowni. I teraz oczywiście naszym dowódcą był porucznik Dobrowolski, kwatermistrz. I w ramach tej, powiedzmy, skierowania wieczorem dotarliśmy do miejsca, zajęliśmy budynek częściowo zniszczony, piętrowy, i tam obronę zajęliśmy, patrząc przez tego, patrzę, że na placu, na ulicy leżą żołnierze, którzy zginęli, niemieccy. Po przeciwnej stronie ulicy na wskos był budynek, który zajmowali Niemcy. W pewnej chwili ginie strzał, nie wiadomo skąd, powiedzmy, ginie plutonowy Sacha. On jest pochowany tutaj na cmentarzu koło brzegu. I chcąc pomścić to, kwatermistrz pułku również wyczołgał się i chciał się przeczołgać na drugą stronę ulicy. To niestety się nie powiodło, zginął pomiędzy tymi ciałami, które leżały niemieckich żołnierzy na ulicy. Dopiero brawurowy atak bardzo odważnego człowieka, który był kiedyś w Wehrmachcie, a do nas trafił, powiedzmy, na woźnicę, był podoficerem Wehrmachtu, i on, udało mu się w każdym bądź razie przebiec przez tą ulicę i związką granatów rzucił do tego budynku, i nam się udało przez to samo zająć, bo umożliwił nam drogę do przejścia do tego budynku. A oprócz tego jeszcze powtórnie drugi raz rzucił granatem i w każdym razie otwarte zostało pole do następnego po prostu natarcia wzdłuż toru w kierunku dworca kolejowego. Dziękuję. Biskup Pajęczyński Stanisław, pułkownik w stanie spoczynku. Swoją służbę wojskową rozpocząłem jako ochotnik w 1932 roku i później jako podoficer zawodowy z Gniezna, z 17 Pułku Artylerii Lekkiej, wyruszyłem na front w składzie 17 Dywizji Piechoty. No i z armią Poznań, od Poznania przeszedłem cały ten szlak bojowy aż po Warszawę. 17 września była to niedziela i była to niedziela, czarna niedziela tak zwana dla nas, bo dywizja moja znalazła się w okrążeniu pod Suchaczewem i przez cały dzień, od świtu do nocy, Niemcy bombardowali nas z powietrza i z ziemi. To
się działo w tym małym skrawku jakimś leśnym, gdzie myśmy się znajdowali. Dopiero nocą niedobitkom niektórym udało się przedostać do Puszczy Kampinoskiej. Między nimi i ja również przedostałem się do Puszczy Kampinoskiej i w zgrupowaniu generała, znanego generała Abrahama, znanego z wojny 1920 roku z bolszewikami, jako dowódca pułku, który dowodził samymi bacierami lwowskimi i sławił się. I tenże generał później, w 1939 roku, jako dowódca kawalerii Wielkopolskiej, 17 Brygady Wielkopolskiej, dowodził niedobitkami z Puszczy Kampinoskiej do Warszawy, przebijając się. W okolicach Palmir byłem świadkiem, jak generał Abraham został ranny i mimo, że sanitariusz robił mu opatrunek, nawoływał żołnierzy do dalszego natarcia w kierunku Warszawy. Niedaleko Lasku Bielańskiego ja ze swoją niedużą grupą, z plutonem, można powiedzieć, żołnierzy, dostałem się do niewoli niemieckiej niedaleko Lasku Bielańskiego. Niewola moja trwała bardzo krótko, bo zaledwie kilka godzin. W międzyczasie oddziały, które się przebijały do Warszawy, zmusiły Niemców do ucieczki i Niemcy, uciekając, zostawili nas, jeńców, tam w okolicach Lasku Bielańskiego. I z tymi oddziałami przedostałem się 20 września do Warszawy i brałem udział na Żoliborzu w obronie Warszawy w składzie 26 pułku artylerii. I następnie z Warszawy ponownie dostałem się do niewoli niemieckiej i na tej niewoli byłem blisko 5 tygodni i dopiero w Radomiu podczas ładowania nas do transportu udało mi się na dworcu z dworca uciec. I chcę powiedzieć, że w czasie, gdy byłem w niewoli, poznałem z Wehrmachtu kaprala niemieckiego, który kilkoma bochenkami chleba wspomógł nas, głodnych żołnierzy. I to było moje pierwsze spotkanie się z takim Niemcem, który okazał się jakoś człowiekiem prawdziwego zdarzenia. I następnie przedostałem się, po ucieczce z niewoli, przedostałem się na stronę radziecką. Najpierw byłem we Lwowie. W konspiracji byłem od początku, dlatego że byłem podoficerem zawodowym. Uważałem za swój obowiązek nadal być tym podoficerem, tym żołnierzem. I następnie zmuszony byłem ze Lwowa uciekać dalej i znalazłem się w okolicach Płomyi.